Trzaskowski, setki tysięcy. Wyślemy wojewodzie rachunek za Marsz Trzaskowski, wyślemy wojewodzie rachunek za Marsz Niepodległości. Musieliśmy przesunąć 400 ton kamienia, uprzątnąć teren, zabezpieczać rowery i kosze na śmieci. To kosztowało setki tysięcy złotych, powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który był gościem wydarzeń w Polsat News. Jak dodał, za usunięcie infrastruktury, która mogłaby prowokować uczestników na trasie Marszu Niepodległości, Ratusz wystawi wojewodzie Konstantynowi Radziwiułowi rachunek. Skoro jest to święto państwowe, to ktoś powinien wziąć za to odpowiedzialność, stwierdził prezydent Warszawy. To jest absurdalne, że musieliśmy zabezpieczać wszystkie remonty zabezpieczać kosze na śmieci i rowery, dlatego, że dla PiSu kłócą się one z patriotyzmem. My to zrobiliśmy, bo jesteśmy racjonalni i poprosiła nas o to policja. Uprzątnęliśmy teren, powiedział na antenie Polsat News Rafał Trzaskowski. Jak dodał, operacja była trudna. Musieliśmy przesunąć 400 ton kamienia. To koszty setek tysięcy złotych, jak nie więcej, podkreślił. Trzaskowski przekazał, że warszawski ratusz jest w trakcie szacowania kosztów przygotowania miasta do Marszu Niepodległości. Skoro rząd organizuje tego typu obchody i bierze za nie odpowiedzialność, powinien za to zapłacić, przekazał. Rozmawialiśmy z policją, która uzyskała bardzo trudne zadanie przy tym prawnym galimatiasie. Marsz Niepodległości, który przeszedł w czwartek z Ronda Dmowskiego na błonia Stadionu PGE Narodowego, był największym zgromadzeniem organizowanym w 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Za organizację marszu odpowiadają środowiska narodowe, jednak w tym roku, aby umożliwić jego legalne przejście, nadano mu status formalnego zgromadzenia organizowanego przez władze publiczne. Powodem była tocząca się w sądach sprawa rejestracji marszu jako zgromadzenia cyklicznego, w której zapadły orzeczenia niekorzystne dla jego organizatorów. Tegoroczny marsz przechodził pod hasłem: Niepodległość nie na sprzedaż. Rafał Trzaskowski, to nadaje się do zbadania przez psychiatrę Bąkiewicz, martwi się, że Niemcy nastają na jego tożsamość płciową, to nadaje się do zbadania przez psychiatrę. Wimnicki mówi, że powinniśmy używać broni na polskiej granicy, wyliczał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, odnosząc się do marszu niepodległości i słów, jakie na nim padały. Sprzeciwiam się oddawaniu przez rządzących święta narodowego środowiskom skrajnym i narodowym. To rząd powinien organizować marsz od wielu miesięcy, podkreślił Trzaskowski.